Proszę panią, proszę mnie połączyć za miejscową Lubartów 33. Proszę, mój numer 333. Dziękuję ślicznie. Już jest połączenie. Dziękuję bardzo. Halo? 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 Kuba? Kto mówi? Ale czy Kuba? Ale kto mówi? Kuba? Jeżeli nie Kuba, to moje nazwisko nic panu nie powie. Kuba? Jaki Kuba? Goldberg. A jeśli Kuba, to kto mówi? Rapaport. Beniek? Tak. To Kuba. Goldberg? Tak. Jest interes do zrobienia. Interes? Tak. Ile można stracić? Ty się mnie zapytujesz, ile można stracić? Ty się mnie prędko zapytujesz, ile można zarobić? Ile można zarobić, to można zarobić. Ja się zapytuję, ile trzeba mieć, kiedy się straci? Niewiele. 2-3 tysiące masz? Mam mieć. Co jest? Jest tak. Freeman ma weksel Shapira, a Żyrym jest Glasa. A windykator jest Baluś. On daje 50% franku loko towar Hotmana. Tylko ten towar jest zajęty przez Hotmana z powodów weksel Rockberga. Za ten weksel Rockberga można dostać od teścia Rosenzweiga. Tylko ten weksel jest zapisany na Rosenzweigową, a Rosenzweigowa jest chora. A co jej jest? Co by jej nie było? My dziedziczymy 20%. Tylko Lutman musi mieć pewność, że Rockberg go wypuści. O ile Rosenzweigowa jeszcze dziś przyniesie się na łono Abrahama. Malwina Majsik nie ma nic przeciwko, ale Litik musi dostać $500. Co? Nie gotówką. Ty potem połowę. A reszta zwolnienie od podatku od ciebie. Jasne? Oczywiście, że rozumiem. No. Tylko skąd pewność, że Rosenzweigowa wyzionęła ducha? W tym sęk. Co? Sęk. Kto? Sęk. Nic nie rozumiem. Deska i w środku sęk. Jaka deska? Drzewo. Deska drzewiana w środku sęk. Kto ma drzewo? Lutman? Jaki Lutman? Lutman ma manufakturę, a drzewo jest z lasu. Się ścina, się rżnie, na deski jest deska i jest sęk. A gdzie ten las? Jaki las? Co wspomniałeś? Co ciebie obchodzi ten las? Puszczy Białowieszczańskiej, tam się ścina, tam się rżnie na deski, jest deska i jest sęk. A kto ma ten las? Kuba, o co ci idzie? Nikt! To można kupić? Tę manufakturę? Nie, ten tartak. Jaki tartak? Do cholery! No ten, co się ścina i się rżnie. Kuba, o czym ty? Chodzi o to, czy Rosenzweigowa wytrzyma do procesu. A ona sprzeda? Co? Ten tartak. Przecież ona... Jaki tartak? Do cholery! No ten, co się ścina i się rżnie. Kuba, że mnie coś podkusiło powiedzieć jemu ten sęk. Kuba, ja cofam ten sęk. Ja cofam wszystkie sęki na świecie. Co? Sęk. Który? Że pisze w Kurierze Warszawskim. Tych sztychów to ja jego cofam. W Kurierze Warszawskim to było ogłoszenie? Jakie ogłoszenie? No, że on sprzedaje. Co? No ten, co pisze, że parceluje ten las. Tylko ten tartak to ja bym zatrzymał dla siebie. Kuba! Po co ci ten tartak? Zleź z tego tartaka! Wiesz, Rapaport, ja cię nie rozumiem. Dzwonisz do mnie w nocy. Pół godziny mnie namawiasz, żebym kupił ten las, a odmawiasz mi od tartaku. Co to za interes? Kuba! Chwileczkę spokój. Dajmy na to. Ja daję 2000 za las. Kto inny będzie miał tartak i będzie mnie dyktował ceny, to gdzie tu jest logika? To ja wolę kupić ten tartak. Mam rację? Teoretycznie tak. Tylko, że mnie coś podkusiło. Staropolszczyzny mnie się zachciało. Ja mogłem dobrze powiedzieć, nie wiem, tu jest pies pogrzebany. Pies? Pies. Piesek? Jaka rasa? Szlag mnie trafi! Słuchaj, czy Rosenzweigowa ma może psa na sprzedaż? Czy to może łyżew? Wiesz, ja bym chętnie kupił. Hipek bardzo by chciał łyżwa. Ostatecznie może być sweter. Albo bulgot. Albo taki mały, biały duperek. Tylko broń Boże jajnik. Jaka to rasa? Nordycka!
Matka, psia krew odcie, psi od tego zwierzęcia nieszczęście ty moje. Miesz Beniek 2000 za psa. Ja mogę dać 30 zł. Duży piesek? Olbrzymie bydle. Proszę? To nie do pani było. Słucham? Co? Kuba, zaraz ta rozmowa będzie mnie kosztowała 42 zł. Co to jest 42 zł? Jak się kupuje las, tartak i psa? Wiesz co, ja ci powiem. Weź sobie ten las za darmo. A tartak? Tartak! Tartak też sobie weź za darmo. A pies? A pies ci mordę lizał. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na wywiadówce szkolnej. Cieszę się, że tak wiele osób przyszło. O, jest nasz specjalny gość, pan Kucias. Piątka! Piątka to jest rzecz nieosiągalna dla pana syna, ale zaraz o tym porozmawiamy właśnie. A teraz cieszę się, że przyszedł pan do szkoły. Przyjąłem, proszę pana, zaproszenie. Ale pół godziny czekałem przed szkołą, aż mnie policja wpuści do środka. Bardzo pana przepraszam, ale mieliśmy alarm. Przy szkole znajduje się bomba. Ma pan może chusteczkę? Nie mam. Jak wychodziłem, zostawiłem Tomkowi. Gdzieś dzwonił, objął słuchawkę. No właśnie. Muszę powiedzieć, że pana syn Tomek z większości przedmiotów ma oceny niedostateczne. I co? Ja też miałem niedostateczne, ale jak dzisiaj się chciałem dzwonić z roboty, to mnie kierownik pół godziny na kolanach błagał, że gdzie on takiego fachowca znajdzie jak ja. A czym się pan zajmuje? Przewożę szambo. Tomek się zdaje idzie w pana ślady. Muszę powiedzieć, że ma karygodny stosunek do nauczycieli. Ostatnio pan od biologii chciał mu postawić dwójkę. I co? I stracił dwie jedynki. Tomek znęca się nad nauczycielem WF-u, który jest jednocześnie mówiąc mistrzem świata karate. Tomek dźgał go oszczepem, kazał mu zdjąć wszystkie linie z boiska, gniótł go piłką lekarską, a na koniec dusił czarnym pasem nauczyciela. I co? Nic nie stało się Tomkowi? Nic. A ten cały WF-ista, cały mistrz świata, nie mógł pójść po prostu do dyrektora, powiedzieć jaka jest sytuacja? Nie, bo Tomek go zastraszył. Groził mu, że spali jego dom. Tam, takie głupoty młodzieżowe. Kto by wierzył w spalenie domu? Tak, w każdym razie donos o tych wszystkich wydarzeniach trafił do dyrektora, a ten wezwał Tomka na rozmowę. I co? Po pół godzinie tortur dyrektor zaczął sypać. Powiedział Tomkowi wszystko. Między innymi to, że donos pochodził od nauczyciela WF-u. A czy ja mogę z tym nauczycielem WF-u chwileczkę porozmawiać? Nie. Wczoraj spalił mu się dom. Ukrywa się w lesie. I widzi pan, do czego ten dyrektor doprowadził? Wszystko wykapował. Proszę pana, każdy pęk siedząc w zimnym pokoju na odwróconym stołku. Nago. Nago? Przy uczniu? W dodatku Tomek przypalał go papierosami. Nie wiedziałem, że Tomek pali. Tam, to będzie od kogo brać szlugi w domu. No właśnie, od dłuższego czasu w szatni giną drogocenne przedmioty. O, ja też tak mam. To się trzeba pogodzić, taka plaga naszych czasów. Czy pan o tym wszystkim rozmawiał z Tomaszem? Jasne, oczywiście, proszę pana. On mi się skarżył, że się wychowuje w patologicznej szkole. I faktycznie, bomba, nauczyciel kapuś, jeden z drugi tam przy uczniu nago, jak tu się można uczyć? A to w ogóle jest dobry chłopak. Jak on kiedyś znalazł szczura, się proszę pana nim zaopiekował. Tak, nawet przyniósł go do szkoły. Przez 2 tygodnie w szkole szalał tyfus. Sprzątaczka do dziś ma plamy. I widzi pan? Jak tu się można uczyć? Z tyfusem i poplamioną sprzątaczką. A gdyby tego było mało, to Tomek dostał ostatnio nagany z religii. Nie. Tak. Z religii? Tak. Gdzie on jest? Gdzie go znajdę, to tak mu dupę złoję, gdzie on jest? Panie Kucias, są metody wychowawcze innego rodzaju. Gdzie on jest? Gdzie ten ksiądz?